Wystawa Cudotwórcy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest nową prezentacją rzemiosła. Jest to pierwsza wystawa rzemiosła w historii tego muzeum. Wystawa składa się z trzech autonomicznych części, aczkolwiek powiązanych ze sobą. Pierwsza część jest poświęcona rzemiosłu i sztuce dalekiego i bliskiego wschodu. Druga część jest poświęcona rzemiosłu europejskiemu, a trzecia specjalizacji tutaj dolnośląskiej przede wszystkim, a mianowicie jest to wystawa szkła i ceramiki współczesnej. Opowieść o rzemiośle nie była łatwa, ponieważ chcieliśmy pokazać i opowiedzieć historię rzemiosła w sposób inny. Stwierdziliśmy, że najważniejszym celem rzemiosła było zaspokajanie potrzeb człowieka. A więc trzeba powiedzieć, że rzemiosło wytwarzało przedmioty, które były potrzebne człowiekowi do życia codziennego bądź odświętnie. Prezentujemy wyroby rzemiosła, pokazując, jakie były najważniejsze potrzeby ludzi. Przede wszystkim pierwszą taką potrzebą jest potrzeba komunikacji. Człowiek od zawsze musiał się komunikować ze sobą, w związku z tym stworzył mnóstwo przedmiotów do komunikacji. Również pokazujemy media współczesne, jak pierwsze komputery, telefony czy telewizję. Następnie była potrzeba pożywienia, czyli tworzenia, zaspokajania głodu, a więc są przedmioty, które służyły do przygotowania posiłków i do konsumpcji posiłków. Kolejną potrzebą była potrzeba ochrony ciała przed zimnem bądź przed skaleczeniami. Skupiamy się na materiałach, jakie były potrzebne do wytwarzania tej odzieży, czyli ochrony ciała. A więc są prezentacje wełny, bawełny, jedwabiu, również stylonu, tego współczesnego w latach 30. wynalezionego materiału, który służy nam dzisiaj. Następnie pokazujemy część związaną z potrzebą pracy, a mianowicie są to narzędzia dawne, nieużywane, ale i współczesne. Staramy się za każdym razem zestawiać dawne przedmioty ze współczesnymi, żeby pokazać, że ich funkcja była bardzo podobna, czy jest podobna. Kolejną potrzebą człowieka, taką nieodzowną, jest potrzeba bezpieczeństwa, schronienia. Więc pokazujemy tak zwany labirynt domowy, czyli pokazujemy sprzęty, które służyły do wyposażenia domów, ale jednocześnie są takie namiastki materiałów, które służyły do stworzenia tego domu, czyli ściany, podłogi, dachy, stropy. To wszystko składa się na bezpieczeństwo człowieka i stworzenie tego bezpiecznego schronienia, w którym człowiek mógł się czuć dobrze. Prezentacja przedmiotów to byłaby niewystarczająca, ponieważ dom tak naprawdę przecież zawsze zależy od ludzi. Dom jest zawsze tam, gdzie są ludzie i relacje między nimi są najważniejsze, a nie sprzęty, które wstawiamy do domu. I to chcieliśmy też podkreślić. I dlatego w poszczególnych częściach wystawy znajdziecie Państwo takie tablice multimedialne. One naprawdę wprowadzają taką atmosferę i trochę zaciekawiają, jak sądzę, widza do obejrzenia poszczególnych części. Kolejną bardzo, bardzo ważną potrzebą człowieka jest potrzeba kreatywności, a więc człowiek musi tworzyć, zresztą nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdyby właśnie nie ta potrzeba. I zobaczycie Państwo w tej części nazywanej przez nas małe wynalazki, najróżniejsze przedmioty, które były wymyślone przez człowieka, zmieniane przez człowieka, bardzo różne. Z tej części kreatywności wchodzimy do trzeciej części, która jest poświęcona ceramice i szkół współczesnemu i tam zobaczymy, że to rzemiosło, które wcześniej musiało być, do tej pory tak jest, musiało być użyteczne, czyli miało tą utylitarną swoją funkcję, przestaje ją mieć, ponieważ okazuje się, że to szkło, które kiedyś było zwykłym kieliszkiem, szklanką, miską szklaną czy ceramiczną, stało się formą przestrzenną, szklaną, ceramiczną, rzeźbą współczesną i w ten sposób jakby wyzwala się rzemiosło z tego obowiązku bycia użytecznym. On w dalszym ciągu
rzemiosło to w dalszym ciągu jest użyteczne, ale już ma walory artystyczne, nie tylko użytkowe. Więc to jest bardzo ważna dla nas opowieść na zakończenie historii rzemiosła.